Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. No to kolejny epizod z Lords of the Fallen. Tak więc dzisiaj mój cel jest w sumie dosyć prosty. No cóż, chciałbym sprawdzić, czy jestem w stanie otworzyć ostatnie drzwi w tym miejscu. Oraz gdy już odpowiem sobie na to pytanie, no to w sumie udamy się z powrotem do katakumb, bo w sumie zapomnieliśmy tam jednej rzeczy. Dobra, zamknięte. Czyli katakumby. No ale wracając. Otóż nie wiem, czy ktokolwiek z was pamięta, ale w katakumbach było pewno takie coś, co się zowie kryształ pobosowy. Przynajmniej ja tak to nazywam. Ale mniejsza z teraz szczegółami. No więc wiecie, jakaś nagroda, czy tam wymiar ten skrzynkowy pobosie, którego nie odwiedziliśmy. Tak więc rozumiecie, no krótkie odwiedziny tam, a potem się zobaczy co dalej. No więc, żeby nie było dzisiaj, nie wiem jak to wyjdzie, nie wiem ile będę siedział przy nagraniu. I mówię wam to już od razu szczerze, wprost, nie wiem czy sobie dzisiaj w pół godziny, czyli górny mój limit, taki komfortu, czy bardziej w minimalny, czyli 15. Jedno co mogę powiedzieć ci to, że no, jakoś to będzie, miejmy nadzieję. I jeszcze tak w sumie, że wiem, że przez weekend filmów nie było, ale jak można się spodziewać, walczyłem z mikrofonem, ale no, tym razem, żeby nie było już. W większości przypadków znam rozwiązanie tych problemów, więc nawet już nie ma co was informować o tym, że po raz kolejny mikrofon mi się zbuntował czy coś. I przy okazji, tutaj mogę przyznać szczerze, trochę sobie zaspoilowałem w necie. Bo zastanawiała mnie kwestia tych run i chociażby rękawicy, popatrzcie, no. Puste gniazdo. Po prostu najprościej w świecie, tak, po prostu najprościej w świecie, dobra, już się trochę plączę mocno nawet. No ale interesowało mnie, o co chodzi z tymi gniazdami. I dowiedziałem się tyle. Runy faktycznie będziemy wykorzystywać później. No, w sumie do... jak to się nazywa? Ulepszania broń w jakiś sposób w ogóle. Ale co, jak, gdzie, to już niestety no nie doszukałem. W sumie nawet nie chciałem do końca się dowiedzieć. Ale dobra, zanim coś to w sumie pogadajmy tutaj z kobietką. Zapiszmy sobie postęp. Oczywiście z shiftem, żeby nie dostać, nie stracić niczego. A potem idziemy naprzód. A, nie ma z nim dialogu, nie. A szkoda. Dobra. Była walka z przywódcą chyba? Czy dowódcą? Dobra, mniejsza o co. Drugi boss. A więc idziemy do tego całego castle czy jakoś tak. I żeby nie było... Zanim jednak tak całkowicie z nim pogadam, no to oczywistym będzie przynajmniej dla mnie, żeby zająć się właśnie kwestią tych... no katakumb. Jak mówiłem, jest tam jedna rzecz, którą w sumie... wspomniałem. Zresztą nawet już wspominałem wam bezpośrednio o co chodzi, więc po prostu zobaczymy co tam dostajemy za nagrodę, potem gadamy z Kaslo i idziemy dalej z fabułką. Okej. Tak, dobra. Teraz coś schodzimy w dół i będziemy już prawie na miejscu. Ale narażeni na łatwą śmierć, ale prawie na miejscu, wiecie, to się liczy. Dobra, więc machaj. Tak, on jeszcze musi odżyć, zapomniałem. Ale z tym młotkiem to nie sądzę, żeby był problemem jakimkolwiek. W sumie, powiem wam szczerze, nie wiem, czy jest to broń, którą powinienem teraz mieć. A nawet jeśli tak, to czy ona jest mocna, czy słaba. Powinienem mieć właśnie, mam na myśli, czy to jest adekwatna do obecnej sytuacji, czy przydałaby się trochę lepsza. Zwracając uwagę na to, że ponoć czeka mnie jakieś tam większe wyzwanie. No dobra, katakomby też wcale łatwe nie były. Nie jestem pewien, czy tam powinienem być od razu. Też no, dałem radę, więc raczej nie ma co narzekać. Dobra, castle gdzieś tutaj jest, oczywiście za nim coś co... kamyk. Teraz zobaczymy, co on ma do powiedzenia, potem katakomby i idziemy zająć się ostatnim rzeczą. But I guess the scythe just couldn't keep up with you.
They are skilled fighters. Well, well, well. Look what the cat dragged in. Kaslo, meet Yetka. She's looking for whatever she's trying to find. You don't know the half of it, Harkin. I can see you've picked up a monk. The last one I met, I dumped. Charming. You know how to break ice in conversation, don't you? Mm-hmm. Yetka, let me guess. You have business here. Miss this? Not a chance. There's a wealth of buried treasure over there, and I intend to take my share. Skarby, jasne. What's on the other side of the pathway? It separates our world from the Rogar realm. It leads to an abandoned temple that once belonged to humans. The Rogar are attacking from there, and Tanis bade me go there and do whatever is in my power to stop the Rogar invasion. How will this lead us to Antanas? It won't. Not yet. The first thing we need to do is to make the area safe. And when I say we, I mean you. These injuries would make me more of a hindrance than asset to our cause. I work better alone anyway. Enter the pathway now, Harkin. Find a way to stop the Rogar lords. Only once they're stopped, we can meet with Antanas. Ja się mówiąc jak zwykle, ja wszystko muszę zrobić samemu. I powiem szczerze, ciekawe, świat tych wszystkich Rogarów, czy tych demonicznych lordów, ciekawe. Ale jak mówiłem, zanim tam, to mamy jeszcze tu jedno miejsce do zwiedzenia i w sumie katakumby. Przy czym katakumbami bym zajął się w pierwszej kolejności, jako że w sumie wiem, co mam zrobić w przeciwieństwie do reszty miejsc. Dobra. Jesteśmy ponownie. Więc tak, teraz. Tu gdzie? Tutaj. Może. Zresztą zaraz zobaczymy. Gdzieś nieopodal powinno być. Dobra. Kolejny przeciwnik. I nie, to nie tutaj. Skoro nie dają mi w ogóle na tym momencie już tego czegoś, to dopiero po prostu czuję, że Krzysztof był w inną stronę w takim wypadku. Bo nie mylił. Chociaż, no niestety. Bardzo możliwe, że się jednak mylę. Ej, dobra. Nie potrzebuję się z tym tak męczę. Chociaż widać, że no tym młotem nawet da się ich pokonać szybko. I dobra. Wiedziałem, że to gdzieś tutaj. Intuicja mnie nie zawiodła. Nie wiem, co mi tam czeka, rzecz jasna, więc... Żeby nie było, zanim tam pójdziemy, co warto byłoby trochę schronienia poużywać. Ale skoro mamy już efekt regeneracji, tylko poczekam, aż raz minie, no i idziemy. Oczywiście po wszystkim, żeby nie było. Czeka nas pewnie jeszcze więcej morderczych przygód niż tutaj, jakichś tam sytuacji, w których nie chciałbym się znaleźć, gdybym nie musiał. Ale nie ma co narzekać. I swoją drogą widzicie, jakie to teraz jest skuteczne. Pełen pasek życia, tak po prostu. No, chociaż w sumie to też sugeruje, że przydałoby się jednak zainwestować więcej w witalność. I co my tu mamy? Oczywiście. Dobra, modyfikator niestety kasujemy. Pora zainwestować ekspy w sumie atrybuty. Nie wiem, że mógłbym to niby oszczędzać, ale po co? Przecież ekspy nie mają żadnego innego zastosowania niż atrybuty. Oczywiście poza zaklęciami, tylko że no, zaklęć nie posiadam. Dobra. Nastka w to. Wytrzymałeś, mam już 20. Nie, dobra. 15 w to, chociaż jeszcze jeden punkt w wiarę. Nie ma co więcej. No i jeszcze jeden ten...
Czy tam nawet te dwa, co? Okej. Jest dobrze. I w sumie teraz te... Niestety nie posiadam tej strefy zielonej, ale trudno już. Przegapiłem moją okazję. Dobra, no to zobaczymy, co to za ręka tym razem będzie. Nawet chyba nie będzie trzeba jakoś szczególnie się szykować, poza tym, że... Zarzucamy tym razem otępienie. Jak ktokolwiek by tam nie przyszedł, to... Maciej za dobrze, zbyt potężny to on nie będzie, sądząc na to, jak otępienie działa. No, sądząc na to, sądząc po tym, jak powinno przynajmniej działać w teorii. Też szczerze nie widzę wielkiej różnicy między otępieniem a brakiem otępienia tego całego. Okej. Nie wiem, co tu się stanęło, ale z jakiegoś powodu mi postać nie chciała namierzać wrogów. Dobra. Pierwsza fala pokonana. Cokolwiek to jest. Oni wiecznie wstają, czy co? To mniejsza z tym. Okej, przygotuj się do następnej rundy. W sumie nie ma co szykować, jestem gotowy. Tym razem jednak pójdziemy bardziej klasykiem. Modlitwa, która będzie rozpraszała wrogów. A, super. Piesek. Dziwne tylko, że jest modlitwa, mimo to zaatakował mnie. Co my tu mamy? A ten gościu, dobra, to nawet nie będę czekał, tylko po prostu z młotka dwa razy porządniej po sprawie. O, modlitwa się skończyła, to teraz... Dobra. Jak na razie nie ukrywam, dziwnie łatwo idzie. Okej, tym razem może zobaczymy, jak kara działa, może w końcu się dowiem. Poza tym, że chyba daje to jakieś odporności czy coś. A, zadaje obrażenia i ogłusza tym, którzy mnie zranili. Fajne. Mhm. Dobra. Dawać nagrodę. Miejmy nadzieję tylko, żeby warta była. Dobra. I mamy tutaj... Wysysać życia lub punktu zaklęć. Pusta butelka, okej, ale... Nie no, serio. Spodziewam się czegoś lepszego, nie ukrywając. O, miecz nazwie zgnilizna. Ciekawe, czy już taki miałem, czy nie. Ale mniejszy z tym, nawet nie chcę sprawdzać. Dobra, portal. No, co jest, czemu nie mogę skorzystać? Patrz, nie da się wyjść przez portal. O, teraz da radę. Dobra. No to włazimy. Ostatnie zwiedzanie idziemy w sumie po prostu do paszczy bestii. Bardziej tylko, że teraz ci przeciwnicy się odnowili. Dobra. Nawet nie chcę czekać, bierzemy schronienie, no i pora uciekać. To mnie nawet nie wiem, czy jest jakiś większy powód, żeby korzystać z czegokolwiek tutaj, patrząc na chociażby właśnie na to, że tak blisko to było. Ciekawe. Ale dobra, mniejsza z tym. Jesteśmy z powrotem. Teraz pora iść na to całe tajemnicze wzgórze. Tędy da się tylko powrócić skądś. Ciekawe. Ale dobra, kiedy indziej się tym zainteresuję może. Na razie po prostu idźmy. Nie marnujmy więcej czasu, a właśnie jeszcze czaszka pewnie do podniesienia jakaś. O, achievement, ludzka czaszka. Zebrałem 25 ludzkich czaszek. Super. O, i notatka. Dziwne, że pominęłem, ale okej. The most damage is around the grave of this murderer, the Skinner.
Was it the work of a thief, or has the murderer risen from his grave? Nobody believes me, but this cursed soul needs to be put to rest. When the judges banished the god, the Rogar disappeared, together with a whole temple. People say that sometimes when you visit the Hand of God Mountains, you can see a mirage of the temple. Could it be that they somehow got sucked into another dimension of some sorts? Ciekawe. Nie będę ukrywał, nie wiem ile w tym prawdy, ale dowiemy się może tylko kiedy indziej. Chociaż coś o innym wymiarze może być prawdziwe, skoro i tak idziemy teraz właśnie do innego wymiara. Ej, zobaczmy jak to w ogóle będzie się prezentowało. Chociaż nie wiem, może to jest jakiś jeden boss fight czy coś i tyle. No i patrząc na to, że mamy Maxa już w magię, to nie zdziwmy się, gdyby w sumie to już była końcówka gry czy coś. It's not a chamber. It's a whole other world. It looks familiar, but like a child's memory. It's twisted, broken. That ray of light, is this the device you're looking for? Well, never mind. Off to get some treasure. Find his keepers. Ciekawa sprawa. Ja to dobrze, może jednak to będzie jakieś większe wyzwanie, dłuższy poziom czy coś. Co tu więcej będę marudził, gadał. Zobaczymy jak to wszystko będzie się prezentowało. Już tego nie lubię z dużych miejsc, w którym będą wpaść. I patrz, to co to jakiś potwór? He took his leaden sword in hand. You can speak, as can you. Imagine my surprise. Wow. Czym jesteś? Wszystki gość. I do not abide the mortal laws. I left the realm of men 100 lifetimes ago. I do not have a name. Don't remember it. And it does not matter here. You left the realm of men? From the moment the universes were born, they began to die. It's inevitable. Nothing stays the same. Even you are changing in this moment. Right in front of me. And I... in front of you. Okej. Pomyślę, że dziwny twórca. Bardzo dziwny stwór. Something is searching for me. Something of high value. It will arrive by and by. What do you mean? It will come when the Rogar go. The Rogar are not leaving anytime soon. Coming and going, going and coming. It makes no difference to me. What is this precious thing you seek? It is a crystal, a very special crystal. A crystal that can rend a tear between the realms. A tear powerful enough to distort other ruptures. The Rogar could be using that crystal to enter our world. You will find the crystal itself in the place of power. A place where all energy gathers. Take it away. Okay. And the Rogar lords will travel no more. Then, bring it back to me. Yes. Okej, okay. Jesteś kowalem? Myślę, że dziwny stwór, ale okej. Okay. Yes. You could say so. I do have dealings with weapons and the like. Craft something for me. You ask me for a glass of water, and I could give you the ocean. Give me the ocean, then. Show me one of your runes, and with this rune, you can imbue any weapon you like. Okay. Dobra. Ciekawe. Aha. Dobra, fajne. Dobra, to nie wiem, otwórzmy dużą runę. Zexpów, nie wiem po co, ale niech będzie. Runa magii. Moc ataku 7, broń przed magią, blokowanie. Ciekawe. Dobra. Jeszcze jedna niech będzie.
Runa szczęścia? Okej. Dobra, wiecie co? To chyba wystarczy. Mamy jakieś runy, tylko teraz... Mamy runy, tylko... What do the runes say when they speak to you? Tutaj się umieszcza runy. Dobra, zobaczymy w ogóle, co się stanie, jak to wsadzę. Okej. No i to... A, czyli to jest tylko na jedno. Okej. A do broni mogę w ogóle wsadzić jakąś? Ja chyba... Powinienem móc? Nie, tutaj są pokazane tylko te broni, które właśnie pozwalają na to. Ciekawa sprawa. Dobra. Mniejsza z tym, tak nie używam póki co niczego, więc... Zobaczmy, jak rękawica teraz będzie działała. I jak bardziej potężna się stała dzięki temu. No, obrażenie 40. Mhm. Dobra, mniejsza z tym, zaraz pewnie się zobaczę na jakimś pierwszym, lepszym wrogu. W ogóle wygląda inaczej, czy jest taka sama? No powiedzieć. Dobra, mniejsza z tym. Super, jakieś zamknięte drzwi. Ja gościła. Harkin, you won't believe this. See, I found this stone tablet. It's incomplete, but it's written in the language of my book of lineage. Where does it come from? I need the source. Okay. What's this book of lineage about anyway? It's the only thing that's left of my family. And I know that they had a vision of me finding that treasure. I'll see if I can find some. Right. It wouldn't hurt if you made yourself useful for a change. If I knew where they came from, I might be able to translate them. Okay. Czyli żona tu będzie sterczeć bez powodu, ale będzie, jeszcze będzie kazała mi za siebie jakąś książkę znaleźć. Super. Okej. Nie wiem, co to ma być, ale już widzę, że mi się to nie spodoba. Super, dla krucha magii tak ryzykowałem śmiercią wypadkową. Co? Aha. Serio, czy są przeciwnicy? Dobra. A jak działa to w ogóle? Dobra. Dobra gra. Jak działa ta rękawica? W sumie się nie do końca dowiedziałem, poza tym, że przez jakiś czas wróg sterczy i nic nie robi. Dobra. Chyba nie zadaje obrażeń, chyba że... nie wiem. A, na jakiś czas po prostu wyłącza. Nika. Szkoda. To nie jest to, czego potrzebuję. Zdecydowanie nie. Nie wiem, może jakiś inny tryb z tą runą byłby czym, czego szukam. Prawdopodobnie to sprawdzimy, wiecie. Wcześniej czy później. A póki co musimy po prostu się pozbyć tego gościa. Strasznie wytrzymałem swoją drogą. Chociaż dobra, nie. Jednak chcę. Odwołuję. Nie jest jakiś szczególnie potężny, nie wytrzymałem. Chyba, że nie wiem, w dwóch rękach jakiś dostaje ukryte bonusy do obrażeń, o których istnieje nawet nie miałem pojęcia. Chyba mniejsza z tym. Nie wiem, po co tu nawet jestem. Ale no. Może, nie wiem, znajdę magicznym trafem jakiś klucz do tych drzwi czy coś. Bo widziałem tam jakąś notatkę, tylko na nie ukrywam. Ni cholery nie wiem, jak ją znaleźć w ogóle. Nakręcąc się tu w kółko raczej też nie osiągnę żadnych rezultatów, więc... chyba zaraz będzie pora na kolejne skoki wiary. Tak, zdecydowanie. Tylko no, żeby nie było...
Poza tym, że skoki wiary, to nie jestem przekonany, jak to zrobić. Okej. Okay. Mam doskoczyć, co prawdopodobnie musiałbym ściągnąć wszystko. Myślę, że nie wiem, czy wszystko, czy tylko część, ale... Dla bezpieczeństwa ściągnę całkowicie wszystko. Sobie, a tak, czapka. Tak. Zero. Zobaczymy, czy doskoczę moim skokiem wiary tam, czy jakaś inna jest tam trasa może. Dobra, wiecie co? Widać, że da radę. A to trzeba będzie idealnie chyba wymierzyć. Nie najlepsze zajęcie dla mnie, ale ja chcę spróbować jeszcze raz. Swords are made for mortals, but this sword, it is something else. If I only imbue these runes on it, this sword will be fit for gods. Okej. Miecz bogów. Ciekawe. Chcielibyśmy odnaleźć, nie wiem, jakiś sekret wszechświata, czy coś. Dobra, mniejsza z tym póki co. Na razie mam tu po prostu przeciwnika do bicia zabicia moim młotkiem. A później zobaczymy, co dalej. Też w sumie, jeśli teraz jesteśmy dostępni do room, to wiecie co... Gra nie może się jeszcze tak szybko kończyć, prawdopodobnie. Zagubiona pika? To ma być miecz? Dobra, mniejsza z tym. Wiecie co? Nie do końca rozumiem, o co chodzi, ale dwie tajemnice: mniejsze dotyczy trucizny, a większa ognia. Nie, może to chodzi o to, że muszę rundę trucizny i ognia wsadzić? Do tych rozmiarów? Powiem wam szczerze, naprawdę nie wiem. Żeby tu... Tu ciągle były schody. A ja robiłem skok wiary. Jezu, co ja tylko potrafię. I okruch energetyczny. Tak. No cóż. Nie wiem, jak to skomentować, ale dobra. Zagubiona pika może być ciekawą bronią, poza tym, że wymaga siły, a nie wiary. Ale nie wiem, może dosłownie jak znajdziemy te runy konkretne, które oni tam chcą, to wtedy się sprawdzi. Super. Mniejsza trucizny, większa ognia. Nie, Harkin. Harkin powinno być, ale dobra, mi się z tym. Okej. Okay. Nie do końca rozumiem, co te znaki oznaczają. Ale no, tak czy jak, zbliża się już nasz koniec na dzisiaj. Więc w sumie póki to jeszcze pamiętam i w ogóle to... Pójdźmy może, nie wiem, otworzyć jeszcze parę run, płacąc za nie 1000 expa. Albo, no nie wiem, ile mamy? 1600, dobra, to jeszcze jedną za 1000. Na szczęścia. I za 500 małą otwórzmy. Na szczęścia. Dużo co różnicy chyba nie robi, ale dobra, niech będzie. Nie wiem, jak zrobić w takim razie runę ognia czy coś. Nie wiem, może po prostu trzeba konkretne wartości płacić za to. Ale to się już okaże niebawem. Póki co jeszcze znowu to robię. Powinienem już zakończyć, ale dobra. Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Otóż zmienimy, jak to się nazywało, no... Rękawicę, w którą wciskamy tą runę. Bo jak widać, runa magii, może lepiej będzie działała sobie z tym, czymś. Mhm, magicznej bomby. To jest przy wybuchu, a przy uderzeniu mamy też pomuch magicznej energii, który odbiera siły życiowe. Nie wiem, może to jest właśnie to, co powinien teraz zrobić. Zobaczmy. Nie wiem, się zobaczy. Jak mówiłem, to już w następnym epizodzie. Bo na dzisiaj kończyć niestety trzeba nam. Już powtarzam po raz 5 pierdylionowy, tak więc no widzicie.
nowy świat, nowe pomysły. Ja nie wiem, może po ekspie trochę, może poszukam czegoś o tych runach bardziej, jak w sumie dowiedzieć wszystko. No i to w sumie tyle, dziękuję bardzo. Sobie jeszcze postrzelam z rękawicy, no to tyle, trzymajcie się. Hej, hej.